Muszę porozmawiać z moimi dziadkami. Wydaje mi się, że nie wiem o nich wszystkiego. Ale teraz bardzo chciałbym się dowiedzieć, jak żyło się w Warszawie w pierwszych latach po wojnie. Chodźmy więc na wystawę. Dlaczego większość zdjęć na wystawie jest czarno-biała? O, jesteś spostrzegawczy. Większość zdjęć wykonanych po wojnie była czarno-biała. Wyjątkiem są kolorowe zdjęcia amerykańskiego architekta Henry'ego Cobba, który w 1947 roku odwiedził Warszawę. Nie do wiary. Całe miasto w ruinach. Odbudowa stolicy musiała być nie lada przedsięwzięciem. O, po wojnie Warszawa była najbardziej zniszczonym miastem Polski. Specjalnie powołane Biuro Odbudowy Stolicy podjęło decyzję o rekonstrukcji dzielnic zabytkowych, Traktu Królewskiego, Starego i Nowego Miasta. A więc Stare Miasto nie jest tak stare, jak myślałem. W czasie wojny Stare Miasto zostało prawie całkowicie zniszczone. Po wojnie zostało odbudowane. Musisz wiedzieć, że nigdy wcześniej nie zrekonstruowano na taką skalę historycznych budynków, jak zrobiono to po II wojnie światowej w Warszawie. Czy cała Warszawa została zrekonstruowana tak jak Trakt Królewski i Stare Miasto? Poza Starym Miastem i Traktem Królewskim zrekonstruowano jeszcze pojedyncze zabytkowe budowle. Resztę miasta zbudowano na nowo. Wiele budynków zostało nawet wyburzonych, a w ich miejscu powstały nowe. Po wojnie władza komunistyczna narzuciła nowy styl w architekturze. Ten styl nazywał się socrealizm. Czy to, o czym mówisz, ma coś wspólnego z sokiem? Mnie bardziej kojarzy się z realizmem. Symbolem socrealizmu jest stojący w sercu miasta Pałac Kultury i Nauki. W tym stylu zbudowano również marszałkowską dzielnicę mieszkaniową. Kiedy do Warszawy zaczęli powracać pierwsi mieszkańcy? Mroźną zimą 1945 roku. Pani Elżbieta Rąbalska, która miała wtedy tyle lat co ty, tak opowiedziała nam o powrocie do swojego domu. Szłyśmy z Okęcia na Bielany, na ulicę Hajoty. To było straszne. Ten śnieg... Te wypalone domy, takie kikuty dosłownie, gorące. Tu mróz i zimno, ale tam się paliło, tam się jeszcze tliło. Nie mogę zrozumieć, jak udało się odbudować Warszawę? Przecież to było zadanie dla superbohatera. Odbudowie Warszawy towarzyszył ogromny entuzjazm warszawiaków. Z całego kraju i z zagranicy zaczęły napływać dary dla odbudowującej się Warszawy i jej dzielnych mieszkańców. O entuzjazmie towarzyszącym odbudowie i zagranicznej pomocy dla Warszawy tak opowiedziały nam panie Danuta i Ludwika. Jak już chodziłam do szkoły, to jeździliśmy odgruzowywać starówkę. Pamiętam, na rynku Starego Miasta ustawił się wąż ludzi i podawaliśmy sobie cegłę z rąk do rąk. Ta cegła trafiała wreszcie na jakąś ciężarówkę i oni to potem wywozili. Dzisiaj mam swoje lata, ale nadal nie potrafię zdać sobie sprawy z tego cudu, jak można było z tego morza ruin znowu wznieść miasto. Pani Ludwika opowiadała. Na pięknej rozdawano paczki UNRWA. Były tam czekolada, mydełko toaletowe, jajko w proszku, jakiś ciuszek, mąka czy kilo cukru. Ponieważ warszawiacy wyjeżdżali tak, jak stali i przyjeżdżali też bez niczego, to taka paczka była skarbem. Dla mnie największym skarbem było mydło toaletowe. Myśmy się z siostrą, mimo że była wiele ode mnie starsza, niemalże biły o to mydło. Bo w Warszawie w tamtym okresie mydła nie było. Owszem, było szare, którym się myło podłogi, i luksusowy biały jeleń. Więc jeżeli trafiła się taka mała kosteczka, biała i do tego pachnąca, to proszę sobie wyobrazić, co to za rarytas był!